Cześć, z tej strony Tomek. Witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym analizie on-chain, czyli tego, czego możemy się dowiedzieć tak naprawdę z blockchainu, tego, co możemy się dowiedzieć z transakcji, które się na nim odbywają, zgodnie z Waszymi głosami oddanymi na karcie społeczności na moim kanale. W tym odcinku przedstawię Wam projekty VeChain oraz Chiliz. Zobaczymy również, jakich cen tych projektów można się spodziewać. Serdecznie Was zapraszam do tego odcinka. Zanim zaczniemy, spójrzcie jeszcze, jak wyglądały wyniki głosowania, wyniki ankiety, którą ogłosiłem właśnie na wspomnianej karcie społeczności. W sumie oddaliście 65 głosów, także dziękuję wszystkim głosującym. No i tutaj zdecydowanym zwycięzcą jest druga opcja, czyli porównanie ze sobą i przekonanie się o tym, co można odczytać z analizy on-chain dla projektów VeChain i dla projektów Chiliz. Także zobaczmy, co tutaj ciekawego się dzieje. Pierwszy projekt VeChain. Co ciekawe, jak tak popatrzyłem na te dwa projekty, to mają one bardzo do siebie zbliżone wartości. Także zobaczmy tak naprawdę, czego tutaj można się dowiedzieć. Przede wszystkim, jeśli chodzi o VeChain, widzimy tutaj, że 86% adresów jest aktualnie w pozycji zyskownej. Znaczy to tyle, że w każdej chwili mogą oni zrealizować zyski. Jest to tak zwana pozycja in the money. Co ciekawe, do tego projektu bardzo ciężko na podstawie tego, co możemy zaobserwować na blockchainie, wyznaczyć tak zwany moment wsparcia, cenę, przy której może pojawić się popyt, ponieważ te wszystkie średnie wartości tutaj podzielone względem właśnie ceny trochę mało się tak naprawdę od siebie różnią. Także tak naprawdę według mnie ciężko tutaj powiedzieć, do jakiej wartości cena projektu VeChain może spaść. No tak naprawdę może spaść ona do zera. Natomiast jeśli chodzi o inne wartości mniejsze od obecnych, to ciężko tutaj prognozować, jak zachowają się posiadacze VeChaina na niższych pułapach. Natomiast jeśli chodzi o to, do jakiej kwoty VeChain może urosnąć, to tutaj sytuacja jest trochę bardziej klarowna. Dużo wskazuje na to, biorąc pod uwagę tą właśnie wykorzystywaną przez nas w tym filmie analizę on-chain. Średnia cena, dla której może pojawić się już właśnie opór, dla której może wystąpić tutaj podaż tego tokenu, zwiększona podaż, to cena mniej więcej o około 11 centów za jeden token VET. Czyli tak naprawdę ta cena musiałaby urosnąć jeszcze kilkukrotnie, aby ta potencjalna podaż i spadek wartości tokenu mogła wystąpić. Natomiast to jest oczywiście wszystko tylko na podstawie tego, co działo do tej pory się na blockchainie tego projektu. Tutaj ciężko tak naprawdę przewidzieć jakieś wydarzenia czy jakieś większe problemy tego projektu. Natomiast biorąc pod uwagę tylko to, co jest na blockchainie, to według mnie i według tego, z czego tutaj można wyczytać, to wartość projektu VeChain, wartość tokenu VET powinna systematycznie rosnąć do przynajmniej ceny tej właśnie 11 centów. Zobaczmy, jak wygląda koncentracja i tutaj według mnie niezbyt dobra wiadomość, ponieważ 93% adresów jest w posiadaniu dużych graczy, jest w posiadaniu tak zwanych wielorybów, z czego 24 z nich, czyli prawie 75%, posiada 1% lub więcej
aktualnie występującego na rynku wolumenu. Jeśli chodzi o adresy troszeczkę mniejsze, ale nadal uznawane za duże, adresy tak zwanych inwestorów, czyli adresy posiadające od 0,1 do 1% aktualnego market capu tego projektu, tutaj mamy już ich w liczbie 53, co stanowi 18,5%. Jakby nie patrzeć, ta koncentracja tokenów w tym projekcie jest mocno, moim zdaniem, scentralizowana i nie za bardzo możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek centralizacji. Ciekawą rzeczą, na którą tutaj warto zwrócić uwagę, jest również fakt, że korelacja ceny tokenu WET z Bitcoinem jest dosyć odwrotna. Mamy ją na wartości minus 0,31, co oznacza, że projekt nie za bardzo trzyma się trendowi Bitcoina i może on się zachowywać trochę inaczej niż aktualnie zachowuje się Bitcoin. Ciekawą sprawą jest również to, że token ten cieszy się większym zainteresowaniem właśnie na zachodzie niż na wschodzie. Rzućmy jeszcze okiem, jak wyglądają transakcje, wygląda właśnie dzienna ilość aktywnych adresów. I tutaj ta sytuacja jest taka dosyć, moim zdaniem, również nieciekawa, ponieważ ta liczba adresów jest stała i jest bardzo mała z tego, co widzimy. Aktywne adresy, czyli adresy, które wykonały jakąkolwiek transakcję, no to są kilka bądź to są dziesiątki adresów. Także tak naprawdę myślę, że można z takich wartości wywnioskować, że ten projekt jest w zasadzie bardzo mało używany. Czyli podsumowując, mam tutaj sytuację, w której tokeny tego projektu są mało używane. Mam tutaj sytuację, w której posiadacze są tak naprawdę na plusie i myślę, że oni cały czas po prostu czekają na adopcję tego projektu i nie za bardzo jest tutaj jakieś większe pole do popisu. Natomiast widzimy, pamiętamy tą cenę o wartości od około 11 centów, gdzie może pojawić się opór, gdzie może pojawić się zwiększona podaż. Także jeśli ta adopcja projektu będzie szybko rosła, myślę, że również powinna wzrosnąć wartość tego projektu, co do momentu tej ceny właśnie 11 centów powinno powodować jej wzrost. Natomiast tutaj można się spodziewać już jakiejś podaży oporu. Teraz przejdźmy do drugiego projektu, czyli projektu Chiliz. Projektu bardzo ciekawego w swojej formie i w swoim zastosowaniu. Projektu, który pozwala właśnie na wypuszczanie tokenów kierowanych głównie do sportu, do e-sportu. Tokenów umożliwiających społeczności kibiców brania czynnego udziału w tym, w jaki sposób drużyna może zachować się, czy po strzeleniu gola, czy jaka piosenka będzie zagrana, czy innego tego typu rzeczy. Tutaj również większość użytkowników, większość posiadaczy tak naprawdę tego projektu jest aktualnie na plusie. Tutaj sytuacja również jest troszeczkę zbliżona do tego, co było na projekcie VeChain. Natomiast jeśli chodzi o jakiś poziom wsparcia, to tutaj ja bym szacował, że on może się pojawić na poziomie około 1 centa. Tutaj ten poziom się zaczyna wyróżniać. Natomiast jeśli chodzi o jakąś większą podaż, to tak naprawdę jakiś poziom tak naprawdę oporu to również ciężko tutaj wywnioskować. Te średnie wartości są na tyle do siebie zbliżone, że tak naprawdę ciężko tutaj powiedzieć, w którą stronę i na jakim poziomie ten projekt może zacząć znacząco tracić na wartości. Warto natomiast brać pod uwagę to, że tych adresów przechowujących tokeny Chiliz jest stosunkowo niedużo, bo podsumowując te wartości, mamy ich około 10 tysięcy, także stosunkowo jest to mały projekt i tak naprawdę to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wskaźnik in the money. Jeśli chodzi o koncentrację, to tutaj sytuacja trochę
trochę z tego co widzę lepsza minimalnie niż w projekcie Wiczeń. Natomiast mamy również sporą koncentrację i sporą centralizację posiadaczy tego projektu. 14 adresów posiadających przynajmniej 1% aktualnego całego market capu dla tego projektu i 29 adresów obejmujących od 0,1% do 1% wartości całego wolumenu. Świadczy to również o mocnej centralizacji tego projektu i o potencjalnej łatwości sterowania kursem właśnie w takiej sytuacji. Tutaj z ciekawych rzeczy również widać odwrotną sytuację niż w Wiczeń. Projekt ten jest mocniej skorelowany z ceną Bitcoina. Oznaczać to może tyle, że jeśli cena Bitcoina będzie rosła, tutaj ten wartość tego projektu również powinna. I analogicznie, jeśli Bitcoin będzie tracił na wartości, cena tokenu Chiliz, cena tokenu CHZ również może tracić na wartości. Ciekawą sytuacją jest również to, co było w projekcie VeChain. To znaczy, że prawie 70% adresów jest tutaj, jest na nich wykonywane są transakcje, wykonywane są trady właśnie w tej zachodniej strefie czasowej. Można na podstawie tego wywnioskować, że projekt ten cieszy się większą popularnością właśnie na zachodzie. I tak naprawdę to wszystko, jeśli chodzi o analizę tych dwóch projektów. Dajcie znać w komentarzach, jakie kolejne tokeny, jakie kolejne kryptowaluty pod tym względem warto byłoby przeanalizować. Na ten moment to wszystko. Dziękuję Wam. Cześć.